Tym, co sobie sami pomagają. No dobrze, panowie. Na dziś wystarczy. Chodźmy do domu. Zdrowie. Pojechałem do pracy w Arabii Saudyjskiej. Tak naprawdę nie jechałem tam po to, żeby zdobyć wielkie zyski. Przede wszystkim chciałem skończyć z piciem. Powiedziano mi, że w Arabii Saudyjskiej alkohol jest zabroniony. Gdy jednak tam dotarłem i zapytałem znajomych, pokazali mi, gdzie można go nabyć. I niestety znów wróciłem do nałogu. Bóg mi pomaga, przecież nie mogę tu pić. Rzuciłeś więc picie? Tak. Tak, dokładnie tak. Skończyłem z tym. Chociaż w zasadzie to można tu dostać alkohol. Ale ja nie piję. Tylko raz mi się zdarzyło. Wiesz, byłem w Mekce. Mekce? Tak. To była UNRWA, wielka pielgrzymka. W przyszłym roku mam nadzieję pójść. To jest dobra wiadomość, prawda? Tak naprawdę dobra wiadomość. Wiesz, w naszych szkołach w czasach nie uczono nas zbyt wiele o religii. Nauczyliśmy się jedynie kilku arabskich modlitw. Pamiętasz? Teraz jednak wszystko wygląda inaczej. Od teraz mam zamiar być pobożnym muzułmaninem, Zehra. Mam też zamiar być dobrym ojcem. Zehra, chcę już więcej nigdy nie wypić ani jednego kieliszka. Zehra, halo? Zehra? Tak? Myślałem, że się rozłączyłaś. Wszyscy za tobą tęsknimy. Ja też za wami tęsknię. Słuchaj, mój czas już się kończy. Ucałuj ode mnie dzieci, kiedy przyjedziesz do domu. Będę wam dalej wysyłał pieniądze, dobrze? Około roku później zdecydowałem się wziąć udział w wielkiej pielgrzymce Hadż wraz z grupą przyjaciół. Po 4 osoby w jednym samochodzie. Nikt nie wsiadł do mojego samochodu, ponieważ nie miałem prawa jazdy, a poza tym nie byłem zbyt dobrym kierowcą. Dotarliśmy do Mekki przed zachodem słońca i weszliśmy do świętego miejsca zwanego Kaba. Po wejściu Kaby rozpoczęliśmy pielgrzymkę. Tego dnia brałem udział w wieczornych modlitwach po raz pierwszy w życiu. To był męczący dzień. Mam nadzieję, że dobrze wypocznę w nocy. Nie mogę uwierzyć, że tu jestem. Całe życie o tym marzyłem. To jest piękne. To oznacza, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Ali, pozwól, że coś ci wyznam. Wyznasz? Wiem, że tak jest wiele osób w naszym kraju, że zostałeś wychowany na religijną osobę. I dlatego jestem naprawdę zdumiony, widząc cię tutaj. Masz rację, mam pewne problemy. Ale to wszystko się zmieni. Od teraz pozostawiam problemy za sobą. Chcę zostać prawdziwie oddanym muzułmaninem i pielgrzymem. Chcę rzucić picie i żyć spokojnie z moją żoną i dziećmi. Cieszymy się, że jesteś tutaj, Ali. Oby Bóg przyjął wszystkie twoje modlitwy. Mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję. Przyjaciele, zrobiło się naprawdę późno. Powinniśmy iść spać. Oby Bóg dał nam dobrą noc. Dobrej nocy. Ali, masz zamiar spać na dworze? Nie wejdziesz do środka? W namiocie jest za gorąco, będzie mi wygodniej na dworze. Dobrej nocy. Tobie również.
Jak mogę Cię odnaleźć, Boże? Nie wiem, jak to zrobić, ale wiem, że tam jesteś. Modlę się do Ciebie całym moim sercem. Chciałbym, żebyś mi się objawił. Uratuj mnie od związania z alkoholem. Pragnę, żebyś mnie zbawił. Należysz do mnie. Wiem, kim jesteś. Jesteś Jezusem. Mam zamiar zabrać Cię ze sobą. Jeśli pójdę z Tobą, to co się stanie z moją żoną i dziećmi? Opuść to miejsce. Należysz do mnie. Gdy zbudziłem się ze swojego snu, byłem przepełniony radością. Czułem się, jakbym latał. Musiałem się upewnić, że wciąż mam podłogę pod stopami i nie latam. Żałowałem, że nie jestem śpiący, bo chciałem dalej śnić ten sen. Erol. Widziałem Jezusa. Ali? O czym ty mówisz? Widziałem Jezusa w moim śnie. Był tuż obok mnie. O czym ty mówisz, Ali? Śpisz jeszcze? Dzięki tobie już nie. Słyszałeś to? Co? Ten głos. Głos Jezusa. O czym ty mówisz? To głos. To był głos Jezusa. Chyba się przejadłeś wieczorem i śnił ci się jakieś koszmary. Nie. To był piękny sen. Był naprawdę piękny. Myślisz, że jeśli pójdę spać, to znów mi się przyśni? No, proszę, cóż za doskonały pomysł. Szybko wracaj spać. Jutro czeka nas wielki dzień. Ali, należysz do mnie. Nie będziesz uczestniczył w tej pielgrzymce. Opuść to miejsce. Wciąż słyszałem ten głos mówiący, wyjedź. Ten głos naprawdę mnie niepokoił. Bałem się, że zastanawiałem się, skąd on dochodzi. Nie mogłem usnąć w namiocie, poszedłem więc do samochodu. Ali, co tu robisz? Wyjeżdżam. Co się stało?
Całą noc przesiedziałeś w samochodzie? Nie mogę spać. Wciąż słyszałem ten głos. Głos? Mój Boże, o czym Ty mówisz? Głos Jezusa. Głos Jezusa? Ale miał ciężką noc. No nic, nie rozmawiajmy tu. Chodźmy do mnie. W porządku, pojadę za Wami. Nie będziesz brał udziału w tej pielgrzymce.